Witajcie kochani serdecznie. Dzisiaj jest 10 luty 2022 i ciąg dalszy do moich informacji. Jaką pierwszą, mam parę różnych informacji, jako pierwsze. Od dzisiaj w Hiszpanii Madryt i region nie mają maseczek. Wszystko jest odwołane. Tutaj w naszym regionie Walencja dzieci na przerwach w szkołach nie muszą mieć maseczek, ale tam gdzie są w klasie razem, tak, to i też odpadnie. Nie wiem jak w innych regionach, ale Madryt rozpoczął właśnie akcję nie potrzebujemy i już nie wierzymy w to, co nam zostało wciśnięte. Tutaj nigdy nie było przymusu do szczepienia w Hiszpanii. Były zaproszenia, jeszcze tam w szkołach są zaproszenia dla dzieci, ale rodzice podpisują się, nie zgadzają i to na tym się kończy. Także tylko w skupiskach, tam gdzie są skupiska jakieś ten, no to powinni maseczki nakładać, tak no, jak to się mówi? No już zapomniałam to słowo, dobra. Ale cieszymy się, Hiszpania ruszyła i to jest przykład dla Europy, tak samo jak ten prezydent czy minister, ten senior Sanchez ogłosił, że COVID, że COVID nie istnieje, to jest grypa. Oficjalnie było podane, ja już też o tym mówiłam. Także cieszymy się. I jeszcze tutaj był pod moim ostatnim nagraniem, czy przedostatnim, komentarz od Polaka, który jest kierowcą w Hiszpanii i on sam napisał, że tam oni się łączą, ci kierowcy, przez swoje tam komórkowe. No jak wygląda, ruszamy na Madryt, nie, ciężarówki. To ja się pytam ciebie, człowieku, czy tak ci jest źle tutaj w Hiszpanii? Wszystko masz, nie ma przymusu, teraz już spadają maski, żywność jest, niczego nie brakuje. Masz pracę. Kogo chcesz nawoływać? Kogo? I nie dostałeś żadnej odpowiedzi od żadnego kierowcy. Trafiłeś na mądrych Hiszpanów i innych narodowości na pewno też jeżdżą tutaj. Trafiłeś na mądrych, że ci nawet nie odpowiedzieli. Nikt nie ma zamiaru. Co myślisz, że ktoś tam podał, że iskra wyjdzie z Polski i Polacy działają teraz bardzo, chcą ogień, chcą wojny. Od iskry zawsze coś się rozpala, tak? Zostawcie te bzdury. Także zaraz opowiem wam o paru komentarzach. Pierwsza Hiszpania, cieszmy się, to się mamy cieszyć. To jest radość, że samo to ustąpiło, tak? Oni wiedzą, że ludzie, narody wiedzą, o co chodzi. I oni już nie mają siły na więcej parcia, muszą odstąpić, tak? Jak już odstępują od tego, to coraz więcej tą wolność odzyskamy, ale innym sposobem, bez namawiania, bez hejtowania, bez przycisku, róbcie, 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 sami idźcie i róbcie, nie nawołujcie innych, nie wciągajcie ludzi w nieszczęścia i ich rodziny, bo żeście już to stworzyli w Kanadzie, w Ottawie, zobaczcie co się robi. Mi żal jest tych chłopaków, którzy siedzą w ciężarówkach, bo uwierzyli w waszą miłość i waszą wolność. Tak. I gdzie wy teraz jesteście? Jedźcie tam i dajcie im chleba, tankujcie ich. Gdzie wy teraz jesteście? Żeście wszystkich wysłali w nieszczęście. I te słowa, co powiedziałam, zostanie smród, brud i ubóstwo i stoję przy tym. To jest ubóstwo już zapanowało u tych ludzi, którzy tam siedzą na ulicach, w ciężarówkach i marzną, tak? A brud? Brud, wasz brud, który żeście im wysłali. Głód? I to też jest, bo ich rodziny będą głodować, bo nie zarobili pieniędzy. I nawet to, co pieniądze zostały tam, niby te składki, 10 milionów, zostały zabrane. Wy jesteście tego przyczyną. Wy. Trzeba było im dać gotówki, w kieszeni macie. I działajcie dla nas. Jak chcecie, żeby ktoś dla was działał, to dajcie, utrzymujcie to. Utrzymujcie ich rodziny, a nie w dziko. Także nie namawiam, ale reklamuję te kanały, które mówią prawdę, które ludziom daje do przemyślenia, do myślenia, do przemyślenia, tak? Oglądajcie te kanały, nie oglądajcie bzdur, gdzie wam obiecują miłość i światło i wolność.
białych rękawiczkach siedzą i te kanały powinny być pozamykane. Dziwna sprawa, że ja tutaj uważam z każdym słowem, które chcę wypowiedzieć, nie mogę, bo mi mogą kanał zamknąć, a ci, co to głoszą, cisza, kanał jest otwarty. No to jest, niech wam to da do zastanowienia. Zapraszam, tu zapisałam na kartce, żeby nie zrobiła błędu. Oglądajcie kanał Lach Chwat TV. Tam wam on wszystko opowiada. Opowiada, mówi wam prawdę. I chce powstrzymać to całe nieszczęście. Słuchajcie tego kanału. Nie musicie w to wierzyć. Niech wam da do przemyślenia. I następnie jest Krzysztof Bokisz. Piszcie na YouTube Krzysztof Bokisz. Posłuchajcie, co ten pan ma do powiedzenia. On wam mówi prawdę i tutaj się trzeba trzymać. Teraz ja przechodzę do komentarzy, które no hejt, taki już miałam podobny jak ten Popko, ta sekta powstała i mnie zaatakowali bez przyczyny, jego fanatycy i co, parę lat minęło, powinniście wszyscy być w Edenie, tam między Jezusem, szatanem jakimś tam, powinniście tam być. No, uwierzyliście i gdzie jesteście? Mi się z tego śmiać chce. To było pierwsze przeżycie, jak jacy Polacy są wredni z tym hejtowaniem. Bo naprawdę, bo ja nie miałam kontaktu, byłam hejtowana już jak u Zagórskiego, występowałam. Ja byłam przerażona, co się stało Polacy, co się z wami stało. To był hejt, mnie wyzywali od kurwy, od dziwki, od cuda niewidy. Były komentarze, które ludzie pisali, którzy mnie absolutnie nie znali. Bo ja za krajem 40 lat, jak jesteś, kogo zdasz tam? Nikogo, ja nigdzie nie miałam ani kanału, ani występowałam. Kogo żeście wy hejtowali? Mnie? Nie znając? Wasz charakter hejtujecie do dzisiaj? I tam dużo w komentarzach u mnie się pytać, gdzie mnie powiedziała ta pani Agnieszka, co tam tańczyła, dożynki stworzyła, gdzie było coś przeciwko mnie powiedziane? To już wam powiem, bo sobie zapisałam. Ja nawet nie wiedziałam tego, bo nie oglądam. Nie oglądam tych kanałów, ale mi zostało podesłane i zaznaczone. To jest tak, Andy Choiński kanał, 6 luty live, tam gdzie live był z Kanady z tą tańczącą panią Agnieszką. I wejdźcie na 43 minuty i tam parę sekund. Ten pan Ziggy z Teksasu, bo Andy tam chyba powiedział, że ktoś się wypowiedział, że po tych trakach zostanie, po tej akcji, brud, smród i ubóstwo. To były moje słowa. Ja mam mój kanał, ja mówię o czym ja chcę, co ja chcę przekazać. Ja mówię to, jakie informacje mam w sobie, moje przeczucia. Ja to mam prawo, to jest mój kanał. Ja nie wchodzę na inny kanał, żeby tam mieszać. Ja mówię umie. Nie musicie tego oglądać, nie musicie tego przyjmować, nie możecie tego słuchać. I wtedy ten pan Ziggy z Teksasu powiedział, no to pani Gracjana to powiedziała. I to było live z tą tańczącą panią Agnieszką, a ona powiedziała, ona sama jest brudna. I to dotyczyło tego, co ja się wypowiedziałam na temat, że jestem brudna. No hejty miałam niesamowite, dużo musiałam poblokować, dużo powyrzucać i z tego, no, likwidować. I czynię to do dzisiaj, bo jeszcze tam powpisywali. Teraz tak, jakaś tam pisała, wariatka, dla mnie, bo to trzeba być wariatem. Panie Gracjano, czy jeszcze oczyszczanie z chipów kosztuje 15 tysięcy dolarów, czy już podrożało? To ja ci mówię, wariatko, nie buntuj i nie hejtuj, bo ten hejt to jest tak niesmaczny dla innych, co czytają, może niektórzy uwierzą, nie ma tych cen. Tak samo jak ta wariatka ta z Atlanty, jak zapowiedziała się właśnie u Choińskiego na kanale, dziwne, że on tego nie zlikwidował, tak? A wtedy jeszcze my mieliśmy dwa nagrania tam, które nic z polityką, nic, to chodziło o hipnozę, o informacje, żeby przekazać, że ja za oczyszczenie psa biorę 1000 dolarów. I nawet ta pani wariatka się nie przeprosiła oficjalnie, bo należą się przeprosiny za fałszywe informacje. Ja ciebie ścigać nie będę, bo to nie jest mój zamiar, żeby kogoś ścigać tam gdzieś po... Nie! Jeżeli ty masz miłość w tobie, światło jest w tobie, to bądź na tyle uczciwa, że powiedz przepraszam.
powiedziałam to poprzez fałszywe dostarczone informacje, a jeżeli chcesz mieć prawdziwe, zgłoś się do mnie bezpośrednio, tak? A takich wariatów jest jeszcze więcej. Następna wariatka zrobiła komentarz, no, żebyś nie naciągała ludzi, to byś tyle zwierząt nie miała. To ja ci jeszcze raz opowiem, pusty łbie. My zwierzęta, odkąd żeśmy mieliśmy i w Niemczech, ja się w Polsce ze zwierzętami wychowałam, w Niemczech mieliśmy zwierzęta, ale nie, to nie była pomoc, mieliśmy jako domowe nasze maskotki. Tu przyjechaliśmy do Hiszpanii, bo w Niemczech tego nie ma kotów na ulicach, nie ma nic. W Niemczech, żebyś za kotami ludzie czekają, za zwykłymi kotkami, które urodzą i płacą dużo pieniędzy. Czekają w kolejkach, bo nie ma na ulicy. A ci powiem, pusty głąbie, że do nas zwierzęta się schodzą. Ja nie zbieram zwierząt, nie biegam za zwierzętami i ściągam. One tutaj przychodzą same, bo czują energię, bo wiedzą, że tu dostaną opiekę, jeść i dana im będzie pomoc. My żeśmy z naszych, my jesteśmy, mąż ma to się mówi, emeryturę. Ja mam emeryturę, Stefan ma rentę, tak? My za nasze pieniądze, my sobie dajemy radę. My nie mamy żadnych własności. To rancho, cośmy wynajęli, stało 17 lat puste. To rancho było za franka milionerzy. Dlatego Hiszpanie nie pójdą na Madryt, bo oni znają czasu franka, oni przeżyli to i który tam chce zwołać kierowców, oni nie pójdą za tobą, bo oni nie chcą do tego stanu doprowadzić, co wyleciał w Polsce, co to było? Solidarność, to jest to samo. Nie prowokuj ludzi, bo cię pogonią styczkami tutaj, bo tutaj wszystkim żyje się dobrze. A jak jakiś konflikt tutaj mają czy coś, to mogą sami załatwić we własnym kraju, jako Hiszpanie. A ty jako Polak załatwiaj w Polsce, okej? Okay? Nie mieszajcie w innych krajach, gdzie was to nie dotyczy. Bo nawet nie masz hiszpańskiego dowodu osobistego, masz tylko rezydencję. Wszystko. O czym my mówimy? Nie znasz ich przeszłości, dowiedzieliśmy się, że żyjemy między Hiszpanami, znamy ich historię, znamy ich klęskę i nieszczęście, które oni przeżyli tutaj na własnych ciałach, tak? Za franka ci bogaci mordowali całe wioski i zabierali papiery, które były o terenach, o domach, zabierali, bo kiedyś nie było tak dokładnie opisane, czy wpisy nie były, jak dzisiaj są, tak? I potem jako ich zabierali wszystko, mordowali nikt. To była normalka i tu się działo koło nas, gdzie my mieszkamy, mi opowiadali ludzie tu, którzy mieszkają, tak? Co się działo. I ten dom też należał do takich milionerów. Mieli dużo oglądaczy, wszyscy chcieli i jakoś więcej się nie zgłaszali. 17 lat rancho stało puste. Jak ja przyjechałam obejrzeć, to za pierwszym wejściem od razu powiedziałam, że nie. To były tak ciężkie energie tutaj, wy nawet pojęcia nie macie. Prosiłam czas do przemyślenia, 2 tygodnie. I potem zaczęły mi przychodzić, mówi, czekaj, to już miałaś w przesłaniach, to miałaś. Ten dom, to jest potężny dom, bo to jest wszystko z kamienia budowane, tak? Duży to jest 3000 metrów kwadratowych teren, tak? Także pracy jest sporo. I wtedy, jak za drugim razem jeszcze raz weszłam w tę energię, mówię, dobra, będziemy oczyszczać, wszystko zrobimy. I tak się stało. 17 lat nikt nie chciał. Tutaj ten cały potężny salon na dole, tutaj były jeszcze stoliki po pokerach. To był party, poker, karaoke, bar, alkohole z mojego rocznika 54, były wina, stały całe szynie otwarte. No to były tylko kontenery, żeśmy zamawiali i wszystko szło do kontenerów, tak? Także wszystko się przetworzyło. Jeszcze tutaj taka dusza jedna była, to wam się nagrałam, jak żeśmy tutaj wysłali do światła, nie? To jeszcze z bardzo dawna i też pukała mi nocami po tych kamieniach tutaj. Także dla tej, która mi napisała, że kieruję, że jesteś oszustką i ja, że ja jestem oszustką i naciągam na pieniądze. Ja bym nie musiała nic robić,
Ale dlaczego nie? Coraz więcej zwierząt się zaczęło schodzić, tak? I wiadomo, pieniądze są potrzebne. Mi nikt nie daje, nam nikt nie daje, na państwo nie daje, my z własnej kieszeni żeśmy to robili. I mówię teraz, jak my pracujemy, to te pieniądze idą. Ja musiałam ogrodzenia pozakładać, żeby te koty, co przychodzą tylko na jedzenie, tak, z dziczy, żeby ich psy nie pogoniły. Bo wiadomo, te, co się potrafią z czasem zaklimatyzować i pomału, pomału i już je mam w domu. I już jest wszystko w porządku, jest, są przyjaciele. Ale koty dzikie się boją, każdy tam puknięcie, idą w górę, to dla psów zaraz jest włącznik ten myśliwego, tak, żeby pogonić. Musieliśmy pobudować ogrodzenia. Kosztowało nas parę tysięcy euro. Musieliśmy, dookoła poszedł nowy mur, tak? Mur na 2 metry i w jednych miejscach 3 metry, tak? To musiało być zrobione. Musieliśmy pobudować właśnie dla tych bezdomnych z drzewa domy, z przodu, z tyłu, tam gdzie te ogrodzenia są, że im nic nie przeszkodzi, przychodzi gdzieś i ten. Po następne, jeżeli pusty głąbie, nie rozumiesz, co się opiekować zwierzętami, tak? Nie masz pojęcia, jak masz jakąś maskotkę w domu, to o tym nie możesz wiedzieć. Musisz rano wstać, przebądź sobie, nie musisz do mnie, ja ciebie nie chcę tutaj mieć. Idź gdzieś, gdzie jest schronisko zwierząt, gdzie jakieś gospodarstwo, na 24 godziny. Zobaczysz, jak to działa. Musisz rano wstać, wszystkie kuwetki wysprzątać, miski myć, jedzenia stawiać, wody stawiać, tak? Sprzątać, zamiatać, zmywać, obserwować zwierzęta, które coś dolega, musisz wyłapać to oczami wpierw. Musisz ten instynkt mieć, a ty go pewnie głębiej nie masz. Musisz zobaczyć, jakie dolegliwość. Do weterynarza jechać, tak? My wszyscy tu jesteśmy zaprzęgnięci. Są operacje, są kastracje. Niektóre zwierzę trzeba uśpić, bo ma ciężką bakterię, która już jest po prostu nie do przeżycia już ma, a męczy się. Trzeba ułatwić odejście, tak? Co ty możesz wiedzieć? Ja jestem tutaj sprzątaczką, kucharką, pielęgniarką, ja mam dużo zwierząt, że muszę im tabletki dawać, tak? Bo ten ma cukrzycę, ten nie działa jemu to, temu nie działa ten. Mamy koty, które się kryształy w moczu tworzą, nie mogą się wysikać, krew wychodzi, tak? Trzeba wpierw jechać oczyścić, weterynarz musi posprzątać pęcherz, ten przewód, a ja mam tabletki, kupujemy poprzez internet drogie tabletki, które muszę rozkruszać, dawać kotom, a niektóre możesz dać, a niektóre jesteś podrapana i pogryziona, tak? Te, co są na pół dzikie. Także to jest twoje ryzyko, nasze ryzyko, że jakieś chorób nie dostaniemy. Na wszystko trzeba mieć, a co, oczy dookoła głowy, słuch bardzo krystaliczny, tak? Cały czas my jesteśmy w ruchu, mój mąż ile razy dziennie już coś jest, już w auto i do weterynarza, tak? Potem musisz odwozić. A rachunki kto płaci? Ty mi płacisz, ja cię naciągnęłam na coś, żebyś mi zapłaciła za jedno zwierzę chociaż, wariatko? Nie odzywaj się, nie pisz i nie buntuj ludzi. My pracujemy po to. Ja nie wyciągam ręki, nie trzymajcie moje konto, żebym mogła do was mówić. Nie, ja Simone na to pracuję, tak? Żeby utrzymać, żeby tym zwierzętom dać przyzwoite życie. Takie życie, które ty nie pomożesz nic, ale ten głąb to taki ma gębę otwartą i tylko ziaja jadem, rzuca jadem. Potem jedna pisze, co wy tutaj zachwalacie tą Gracjanę, ja już ten kanał przed wiekami odsyskrubowałam, czy jakoś, bo po niemiecku jest abonament, ale to jest, no, że już. No to co ty umiesz robić na tym kanale? Co ty oglądasz i jeszcze komentujesz? Następna wariatka. Najgorsi z komentarzami są kobiety. To są wredne ponad wszystko. Nawet jedna kobieta mi pisze, ty stara babo do mnie, po co ty się wtrącasz? Co proszę? To ja ci już powiem, może żebym spotkała twojego męża na ulicy, bo na pewno by mnie z chęcią na kawkę zaprosił. Widzisz, jestem wiekowa, nie ukrywam mojego wieku. Mam 67 lat. Doczekaj tego wieku, bo na pewno tą gębą, którą rozdziawiłaś, to w tym wieku jeszcze nie jesteś, bo by sama siebie obraziła stara babo. Tak? Doczekaj tego wieku. Zrób to, co ja czynię.
tak? Nie dostanie za to laurki. Ale ty będziesz miała czyste sumienie, nie będziesz nikogo obrażała, nie będziesz nikogo wyzywała. Czyń to, bo twój rachunek odbierzesz, jak odejdziesz z ciała. Tak? Być może wcześniej ode mnie, nie wiem. Nie wiem, będziesz się już tam rozliczała, co żeś ty czyniła dla zwierząt, dla natury, dla człowieka, tak? A po drugie, to, co my żeśmy stworzyli, to nie chodziło o nas, bo my byśmy mogli za nasze pieniążki, za nasze pensje, my sobie żyjemy spokojnie, tak? My czynimy, żeśmy poświęcili nasz czas, my nie wyjeżdżamy nigdzie, jestem w miejscu, gdzie mam morze, mam góry, tak? Wszystko widzę to z tarasu też. Nawet już nie odwiedzam plaży, bo to jest, zostawiam turystom, my tu mamy basen, wszystko. Na wszystko trzeba zadbać, we wszystko trzeba włożyć pieniądze, we wszystko trzeba coś zrobić, bo pieniądz jest po to, żeby zapłacić za to, żeby zapłacić za to, za tamto. A ty nawet nie wiesz jedna z drugim, ile my ludziom pomogliśmy. Bym chciała, żeby ci wpisali, co im bez pieniędzy żeśmy, bo ja wyczuwam, jeżeli ktoś prosi, czy się pyta o uzdrowienie, czy o ściągnięcie czipów i napisze mi miło, o, mnie w tej chwili nie stać, ale zacznę odkładać. To chyba coś się słyszy, tak? To ja odpowiadam, odkładaj sobie, ale na twoje potrzeby uczynimy to dla ciebie, tak? Wyczuwam, że ta dusza jest piękna. A jak od razu dostaję atak, o ty ścierwo, a ty taka, a ty owaka, tak? Co ja za to mogę, że ty masz taką walutę, tu jest taka waluta, my obracamy taką walutą, co ja za to mogę? Jestem tam, żyję i taka, gdzie jest taka waluta i my mamy nasze koszty. Nie mówiłam już o jedzeniu dla zwierząt. Nie wyobrażacie sobie, dwa razy w tygodniu przyjeżdża Lieferwagen, jak to jest, kurier na paletach z jedzeniem dla zwierząt. Oni dostają to. I nie z supermarketu, tak? Bo ja chcę, żeby zwierzęta żyły godnie, tak? I im coś dobrego dostaną. Nie wszystko jest dobre, to jest wiadomo, ale oni potrzebują to. Im trzeba dać. Suche ziarno, ja płacę za worek 80 euro, tak? Worek ile ma? 10 kilo? Co ja za to mogę? Może za złotówki bym miała za 80 zł, nie wiem. Ale tu jest taka cena, ja muszę zapłacić i to trzeba zapłacić. Ja nie proszę nikogo, daj mi, albo stoję na ulicy, dajcie, bo ja mam zwierzęta, dajcie mi z kapeluszem. Nie, my pracujemy po to, żeby te zwierzęta, one za to nic nie mogą. Tutaj jedziesz autem, musisz uważać, bo możesz przyjechać psa, kota, tak? A to jest straszne. Tu się cieszę, w Hiszpanii od 2013 wyszła ustawa, jeżeli ktoś kopnie zwierzę, 5 lat dostaje siedzieć, albo dużo tysięcy musi zapłacić, euro, tak? Ta ustawa jest i cieszę się z tego. W mieście te młodzi Hiszpanie szanują bardzo zwierzęta, ich jest nastawienie, ich świadomość jest rozwinięta, jest inna, dbają o to, mają nawet w mieszkaniach, mają po 5 psów, widziałam, wyprowadzają na smyczy, na spacer, idą, tak? Dbają, kochają te zwierzęta, pomagają, bo wzięli ze schroniska, pobrali, a większość szuka Pekinczyka jakiegoś, nawet miałam zapytanie tutaj, no chcą kota, bo się zgłaszają do mnie, czy mam kota, nie? Małego. Ja mówię, mam. A jaka rasa? A ja mówię, rasa uliczna. O nie, a nie ma pani te kudłate, nie pekineze, tylko jak Pekinczyki takie, te, zapomniałam jak się nazywa. Ja mówię, no to idź do internetu, mają po 1000 euro i sobie kup. Ja takich ras nie mam, nie? My pomagamy, zwierzęta przychodzą tu i mamy różne zwierzęta, bo tutaj byli Anglicy, którzy też opuścili, bo oni mieli te koty, ta angielska rasa Maykon. Bardzo dużo mam i one się pomieszały z innymi, także te rasy są takie różne, a czy to chodzi o rasę, czy to chodzi o to zwierzę, o tą duszę, tak, która chce doświadczać, a my człowiek im zabraniamy doświadczać. Jeszcze o taka, jak ty wariatka piszesz, nie przeciwno, że no, tak idź, popracuj tam, zobacz jak to się przy tym robi, jak to trzeba z klatki sprzątać, myć, dać jeść, zadbać, do weterynarza, do tego cały czas żyjesz w takim chaosie. Nie możesz na długo wyjechać, bo są zwierzęta, trzeba być, jak ja wyjadę na 2 godziny, tak? Ja dobrze, bo Simony tutaj z Peterem po drugiej stronie mieszkają i ta opieka jest. Oni
przychodzą cały czas, czy wszystko jest w porządku. A ja jestem niespokojna, czy coś się nie stało, czy wszystko jest dobrze, czy coś nie spadło skądś. No, a przede wszystkim dochodzą ich spania. Dlatego mówiłam wam, że kupuję, ściągam z Polski te z barana futra, żeby oni mają wszędzie, żeby miały ciepło, bo dużo mamy zwierząt starszych, obolałych, z kościami i tak dalej. Niech se mięciutko, niech se leżą, niech ciepło mają, nie jakieś sztuczne, chemiczne koce im dawać, tak? Mają różne posłania, mają które ma ze stawami, to mają specjalne, kupuję, zamawiam przez internet, zamawiam im materace specjalne, że układa się ich ciało do ich leżenia. Ty mi kupisz, wariatką? Czy ja to muszę o to zadbać? My o to dbamy, ty nie, tak? Co jeszcze chciałam dodać? Ja tylko się zwracam do tej, nie do was, co oglądacie, że wymawiam te słowa, czy one są brzydkie, czy wam dokuczają. To jestem ja, Gracjana. I ja mówię moim językiem, zrozumiałym językiem, tak? I po drugie, to co my robimy z Simonem, macie już nagrania od ludzi, jeszcze dojdą, co się dzieje po laboratorium, po oczyszczeniu. Mamy bardzo dużo. I no mam nadzieję, że jeszcze więcej będzie dużo. Widzicie, dużo osób, które skorzystało, boją się przyznać, bo Gracjana już tak zniesławiona jest poprzez te ich kanały oświeconych miłości, świetle, tak, że tam jest tak, są ludzie nastawieni, że boją się przyznać, że skorzystali z tego czy z tamtego, że im idzie dobrze i oni na pewno nie napiszą, czy nagrają się, czy coś, bo się boją powiedzieć, że u Gracjany, skorzystali z czegoś u Gracjany. Gracjana jest samą sobą, jestem swojska, tam gdzie dzieje się krzywda, gdzie jest przemoc, ja jako pierwsza jestem, żeby nie dochodziło do tego, albo pomagam. Ja nikomu krzywdy nie zrobiłam, tak? Nikomu. Chyba że drzewa podcinamy, bo musimy. To może jedyne, ale one odrastają. Mówię, będziemy z ciebie, no, fryzjer przyjdzie i będziemy ładnie ciebie piękne robić, a mamy tu drzew potężnych, wiekowych, bardzo dużo na całym, na terenie, nie? Te drzewa chlebowe znane, nie? Z tego też, z owoców, ptaki korzystają, papugi, ludzie jedzą kiedyś tutaj, właśnie w ciężkich czasach Franka, dlatego tyle tych chleb nie wolno likwidować, tutaj jest zabronione. Z tego robili kawę, czekoladę, ludzie to jedli. Ma tyle witamin, te takie suche strągi są, nie? Można gryźć i jeść, bardzo fajny smak ma. Także dla koni zbierają, zwierzęta to jedzą. Także widzicie, są metody i metody, tak? I teraz tutaj jeszcze chciałam właśnie do tych metod zapowiedzieć, tak? Tam jest głośno o tych wlewach, ta witamina C, wlewy do żył. Tylko mi tutaj brakuje wytłumaczenia, nie będę wskazywała palcem, brakuje mi do zakładki. W Niemczech jest dużo klinik, które to robią, wlewy. To ciężkie pieniądze kosztują. Gabi może o tym też opowiedzieć, bo mamę woziłam, przyjeżdżała z Polski, dwa razy była na wlewach, kupę pieniędzy zapłaciła i mama zmarła. Tu brakuje i dużo takich, bo w Niemczech są różne, są strony, są za i przeciw i ludzie tam się określają. Tutaj mi brakuje, kto o wlewach mówi, że nie wszystkim pomoże. Tu mi tego strasznie brakuje, że nie wszystkim wlewy pomagają. Ludzie umierają też, pomimo wlewów. Także muszę kończyć. Się za dużo nagadałam. Także słuchajcie, oglądajcie te kanały Lach Chwat TV i Krzysztof Bokisz. Niech tam będzie po 100 tysięcy oglądalności. Czy wam to się podoba, czy przyjmiecie to, czy nie przyjmiecie. Dowiadujcie się prawdy na tych kanałach, a nie tam, że wam wysyłają miłość i światło. Do was i tak to nie dojdzie. Jeżeli sama nie oświecisz się, nie posłuchasz samej siebie, nie połączysz się z twoją całością tam, nie połączysz się z Ojcem, odrzucisz przewodnika duchowego, który cały czas, on nie odejdzie, on jest przy tobie, ale go nie odbierasz.
To znaczy, że nie jesteś rozwinięta, tak, nie czujesz tej opieki i o tym świetle to możesz mówić, wysyłam światło, miłość i light on love. Mi się z tego się śmiać chce, tak? Także nie gadajcie bzdur, nie piszcie mi komentarzy, to jest mój kanał. Albo ktoś tam jeszcze napisał jakiś Hans Kloss, zablokowany jesteś. No, ciekawy Hans Kloss. Że mam się moimi sprawami tu zajmować, a nie wtrącać, nie wchodzić w inne tematy. Co proszę? Ja tutaj żyję. Ja żyję między wami. Ja chcę, żeby moje dzieci, wnuki nie przechodziły historii, które znamy. Wy znacie tylko z opowieści. Ja to przeszłam, dużo przeszło, tak? Wojny nie przeżyłam, ale nasi dziadkowie, nasi rodzice i opowiadali o tym dużo. I tego nie chcemy, tak? I będę mówiła na moim kanale to, co ja chcę powiedzieć, co chcę przekazać. Ja nie będę powtarzała, co inni mówią, ja jestem zła, że ja nie powtórzę tego, nie przytaknę, nie przyklaszczę, bo tam na tym kanale to mówili. Nie. Nie. Mój kanał jest wolny, bo ja jestem wolną istotą i moje tematy są wolne i dadzą do przemyślenia. Nie musisz wchodzić, oglądać. Już tam wieki już mnie wyrzuciłaś, zablokowałaś mój kanał, a siedzisz dalej u mnie, kłamczucho jedna i podjudzasz tylko moich widzów i słuchaczy. Każdy ma prawo wejść i każdy ma prawo wyjść. A ty nie musisz się chwalić, że tam blokujesz czy wywalasz, a siedzisz łajzo u mnie i psioczysz. Wszyscy będą blokowani, kto będzie mnie krzywdził, jak krzywdzicie mnie, osądzając, od starej baby wyzywając, tak, od oszustki i kłamczuchy, to nie tylko mnie chcecie obrazić, obrażacie moje dzieci, moje wnuki, moje zwierzęta, bo oni wiedzą, kto ich urodził, kto ich wyżywił i kto się nimi opiekuje. Okej. Wy nie. Wy nie. Łajzy jedne. Także każdy, jeszcze raz powtarzam, dziękuję za miłe komentarze, dziękuję za wsparcie słowem i taką rzeczywiście dobrą energią poprzez wasze wpisy. Jest was bardzo dużo. Cieszę się. Ja nikomu krzywdę nie robię, co ja mówię wam. Bo gdybym wam powiedziała, że ja wiem, a nie powiem, to potem, no bo wiedziałaś, nie powiedziałaś, tak się stało. Dlatego ja mówię to. A bardzo dobry przykład jest, wróćcie do, gdzieś tu zapisałam sobie na karteczce, mój kotek mi się położył. Wejdźcie na Weronikę, na hipnozę. Tu nie mam napisany po drugiej stronie. Na Weronikę, numer 28, regresja. I tam jest świadomość przodków. Michała, obejrzyjcie ostatnią jego regresję. O tych czasach on mówi. Tam właśnie było, co się stanie. Tam nie było, że traki pojadą, ciężarówki poblokują i wszystkie rządy na kolana pójdą. Tak się wystraszyli. No. To się inaczej dzieje i inaczej będzie się działo. I oglądajcie te rzeczy. Teraz tam fajny przykład właśnie Wezius przekazał z Michałem. Przykład kur. Chodziło o w jakim systemie żyjemy. Posłuchajcie dokładnie. To ja mówię do tych naganiaczy, żeby jechali, blokowali. To ja wam mówię, jeżeli chcecie mieć kurczaczki, to co robicie jako pierwsze? Szukasz kwokę, na ziemię kwokę, potem szukasz jajka, podsadzasz jajka, a potem gniazdo układasz, podnosisz to wszystko i wtedy gniazdo. Czy odwrotnie, pierw gniazdo, jajeczka zapłodnione i potem kwoka. I z tego będą efekty, z tego jest życie. Domu też nie zaczynasz od dachu, tak? Dlatego. Także uważajcie, nie dajcie się. Żal mi jest tych ludzi, naprawdę jest mi żal, jest mi przykro, że w taką pułapkę gadów wpadli, a to poprowadzili gadzie mózgi. I nie namawiajcie nikogo do niczego, bo ja też mogę powiedzieć, skocz z mostu do wody, rozłóż ramiona, poczuj się orłem na ten moment. A co dalej?
Co dalej? No, huk będzie wielki. Na tym samym, na tym to polega, tak? Także, kochani, na dzisiaj się nagadałam dużo. Robię za chwilę gołąbki. No. I lubię polską kuchnię. Pamiętam ją z dzieciństwa. Wszystkie zupy, jakie znałam, kontynuuję. No wiadomo, innych też i paeje, to hiszpańskie też, to trzeba się żyje w kraju, wszystkiego trzeba posmakować. I robię i pierogi, i no wszystko to, co zupy wszystkie, i szczawiowe jakieś, bo zamawiam w słoiczku, bo tutaj szczawy nie ma w tym gorącym kraju, wiadomo, nie wszystko jest, ale zamawiam tam właśnie do domku.pl, mają i możemy, no i jemy. Nawet zwierzęta bardzo lubię ją, dostają też ze stołu wszystko, resztki zjadają te zwierzęta z nami, nic nie jest wyrzucane. I tak. Chleb. Piekę też serba. Sama piekę chleb, różne chleby i orkiszowe. I te mąki też tu nie każdej można dostać, ale też zamawiam tam właśnie z tego internetowego sklepu. I no, tak żyjemy. Wiadomo, że nie co dnia piekę, ale to robi radość. I teraz widzisz głąbie jeden, ile ja mam pracy co dnia. Ja jestem na nogach, wstaję o 6 rano. I kładę się 11 niaspu do 12, latem jeszcze później, tak? Ale śpię zdrowo, śpię mocno i prawie co dnia też jestem w podróży na innych planetach, innych przestrzeniach, a jestem wypoczęta. Wszyscy są szczęśliwi tutaj i przekazuję, co mam przekazać. I nie mam bezsenności, mnie nic nie zagryza, nie gryzie, bo ja mówię prawdę, tak? I nie kopiuję nikogo przede wszystkim. Tam też pisał, że ja kopiuję gdzieś tam, bo wysłucham. Dobra, jak tak sobie myślisz, to sobie myślisz. Kochani, zostańcie zdrowo, trzymajcie się zdrowo, jedzcie na co macie ochotę, co wam ciała potrzebują. W radości żyjcie i wasza radość się rozprzestrzenia na inne osoby. Nie, że energia wysyłacie, czy miłość wysyłacie, do kogo, gdzie, o, już o pierwszy mur to się odbije. Dobra, cieszmy się z każdego dnia i zapraszam jeszcze raz na regresję, zapraszam na bazy. Jesteśmy wolnymi ludźmi, nie zapamiętajcie, a ci, co najwięcej teraz gryzą, to ci, co polecieli po osy, bo im obiecano hulajnogi. A teraz wy wyzywacie tych, którzy nie dali się skusić, właśnie bo czuli, że są wolnymi. To są ludzie dobrze myślący i chcący dobrego tu dla tej ziemi. A teraz wy nie wyzywajcie, nie róbcie nagonek właśnie ci. Nie było zmuszenia. Wy żeście pokazali rządom, żeby zaczęli zmuszać. Wy jesteście przyczyną, bo wy żeście polecieli za tym. W kolejkach żeście stali. O czym tu mówić? Prawda, prawda. Zostańcie zdrowi, kochani. Namaste.